Podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kultur w Kielcach już po raz siódmy w historii wręczono nagrodę Świętokrzyskiej Wiktorii. Po raz piąty nominację do Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w kategorii Samorządność otrzymała gmina Morawica. Znalazła się tym samym jako jedna z niewielu gmin województwa w zacnym gronie nominowanych tuż obok gmin Busko-Zdrój, Bieliny i Strawczyn oraz powiatu kieleckiego. Świętokrzyska Wiktoria to nagroda samorządu województwa, której celem jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, firm i osób, społeczników działających na rzecz swoich środowisk. Przyznawana jest w trzech kategoriach: samorządność, osobowość i przedsiębiorczość. Cieszę się, że ta nagroda ma już swój status. Świętokrzyska Wiktoria to prawdziwy sukces. Otrzymać tę nagrodę to jest taki wyraz szacunku dla osób, instytucji, samorządów, firm, dzięki którym region świętokrzyski może się rozwijać. Warto dostrzegać takie osoby, warto dostrzegać ich pasję, to co robią ponad przeciętność, to co robią ponad to, co muszą, co wynika z ich aktywności, być może zawodów, które wykonują. I jak dzisiaj zastanawiamy się, jak region świętokrzyski się rozwijał w ciągu 10 lat, jak się zmieniał, to nie byłoby to możliwe, gdyby nie ci ludzie właśnie. Także ta gala i te nagrody są takim wyrazem uszanowania dla tych osób i warto to robić, bo tych osób, które warto nagrodzić, jest naprawdę wiele w Świętokrzyskim. Zanim nastąpił kulminacyjny moment ogłoszenia wyników, uhonorowano tych, których kapituła konkursu nominowała do nagrody. I tak w kategorii samorządność wyróżnienie w imieniu wójta gminy Morawice Mariana Burasa odebrał jego zastępca Marcin Dziewięcki. Obok niego na scenie stanęli również inni nominowani w tej kategorii. Jak podkreślano podczas uroczystości, już wszyscy nominowani mogli czuć się zwycięzcami. Jeżeli chodzi o i osobowości, przedsiębiorstwa i samorządy, mamy dużo zgłoszeń i kapituła naprawdę musi wśród wszystkich zgłoszonych dokonuje wielkiego trudu, żeby wybrać tą piątkę, a potem już z piątki naprawdę to są długie i żmudne negocjacje, kto zostaje laureatem nagrody. Gmina Morawica już po raz piąty była nominowana. Statuetki nie otrzymała, ale może czuć się wygrana? Zdecydowanie tak. Jako mieszkaniec gminy Morawica mogę powiedzieć, że cały czas dopinguję gminie Morawica i mam nadzieję, że w najbliższych edycjach ta statuetka stanie się własnością gminy Morawica. Ale samo to, że 5 razy była nominowana na 7 edycji tej nagrody, oznacza, że jest w gronie najlepszych gmin regionu świętokrzyskiego. Pomimo, że statuetka Świętokrzyskiej Wiktorii, jak się okazało podczas gali, nie przypadła gminie Morawica, to i tak możemy mieć powód do dumy, bo już samo znalezienie się w gronie 5 najlepszych samorządów województwa świętokrzyskiego jest wielkim wyróżnieniem. To, że jesteśmy po raz piąty w 7 edycji nominowani do Świętokrzyskiej Wiktorii, to znaczy, że utrzymujemy stały i wysoki poziom. Szkoda tylko, że znów nie udało się wygrać głównej nagrody, ale to znaczy wszystko przed nami. Ten, kto wygrywa, automatycznie nie może być w następnych latach nominowany, więc może to jest nasze przeznaczenie być nominowanym wiecznie do Świętokrzyskiej Wiktorii, ciągle na tym samym wysokim poziomie. W 7 edycji laureatem prestiżowej nagrody w kategorii samorządność został powiat kielecki. Rafał Olbiński, malarz i grafik, zwyciężył w kategorii osobowość, a w kategorii przedsiębiorczość statuetkę Świętokrzyskiej Wiktorii otrzymała firma Mesko S.A. ze Skarżyska Kamiennej. Wydarzenie uświetnił koncert zespołu Pektus.